To urządzenie umożliwia blokadę pozycji wyłącznika w kasecie i zapobiega włożeniu korby do mechanizmu zmiany pozycji. Przed rozpoczęciem montażu zwolnij sprężynę załączającą i otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. Zamek z kluczem jest zamontowany po prawej stronie w górnej części kasety wyłącznika. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na mechanizmie można zamontować do dwóch zamków w blokadzie. Zdejmij plastikową osłonę z górnej części mechanizmu. Aby to zrobić, użyj śrubokręta. Wybierz miejsce, w którym chcesz zamontować zamek blokady i przebij plastikową część w celu jego umiejscowienia. Włóż zamek i zamocuj go za pomocą nakrętki. Następnie zamontuj adapter na bębenku zamka blokady przy użyciu małej śruby. Umieść kompletny zespół na mechanizmie, a następnie go przykręć. Wsuń wyłącznik ACB do kasety. Możesz zablokować położenie korpusu wyłącznika w kasecie. Istnieje możliwość zablokowania w pozycji załączony, test lub rozłączony, aby zmienić pozycję wyłącznika. Potwierdź bieżące położenie poprzez naciśnięcie wskaźnika pozycji. Użyj korby. Umieść ją w gnieździe mechanizmu zmiany pozycji, a następnie obracaj w prawo w celu wsunięcia lub w lewo w celu wysunięcia. Aby zablokować położenie, przekręć kluczyk, a następnie go wyjmij. Teraz nie można zmienić pozycji. Nie można również włożyć korby. Aby odblokować, włóż kluczyk i przekręć go. Mechanizm został odblokowany, a wyłącznik można wsunąć lub wysunąć. Jeśli zamontowano dwa zamki w blokadzie, należy włożyć dwa klucze i przekręcić je, aby odblokować mechanizm.